Dla wszystkich, którzy zaczynają dopiero swoją przygodę z aparatem USG, chciałbym dać kilka rad, które na pewno ułatwią Wam codzienną pracę. Cześć, ja nazywam się Michał Barczykowski i od 13 lat jestem lekarzem weterynarii. Od samego początku używam aparatu USG firmy Dramiński i chciałbym Wam powiedzieć dlaczego. Pierwszą zaletą jest dla mnie funkcjonalność. W każdym momencie możemy aparat umyć, zdezynfekować. Nie jest całkowicie wodoszczelny, ale na pewno nie zaszkodzimy mokrą szmatką. Menu iScana 2 jest bardzo intuicyjne i mamy w nim wszystko, co potrzebujemy do codziennej pracy. Najważniejszym kryterium było jednak jakość obrazu. Jakość obrazu jest bardzo wysoka przy stosunkowo niskiej cenie. Dla wszystkich, którzy zaczynają dopiero swoją przygodę z aparatem USG, chciałbym dać kilka rad, które na pewno ułatwią Wam codzienną pracę. Do badania zawsze używam rękawicy rektalnej z protektorem. Dzięki temu chroni nas to przed ubrudzeniami oraz zsuwaniem się rękawicy z ręki. Przed badaniem zawsze używam środka poślizgowego. Chroni to zwierzę przed urazami, nie boli to wtedy zwierzęcia oraz ułatwia nam pracę. Bardzo praktyczną radą w przypadku USG, w których nie używamy gogli, jest przełożenie ręki, paska przez rękę. Dzięki temu ułatwia nam to dostęp do ekranu. Pamiętajcie, że przed włożeniem sondy do prostnicy dobrze jest sobie przełożyć kabel w ten sposób, wtedy nie będzie on nam latał. I druga sprawa jest taka, że jeżeli wkładamy sondę, to trudno nam na początku może być znalezienie struktur, które chcemy badać. Dlatego warto najpierw zbadać i poszukać ręką, a później dołożyć do tego sondę. Częstym pytaniem zadawanym przez studentów jest to, czy trzeba wybrać kał z prostnicy. Powiem tak, w przypadku początkowych badań warto to zrobić, ponieważ to powoduje pewną przestrzeń. W przypadku, kiedy ja badam ileś set zwierząt tygodniowo, nie muszę tego robić, wkładam sondę pod kał i mam przestrzeń do badania. Bardzo ważną rzeczą jest również dobranie megaherców do struktury, którą chcemy badać. Na przykład, jeżeli badamy jajnik i chcemy zbadać struktury, które znajdują się na jajniku, pęcherzyk, ciałko żółte, wtedy dobrze jest użyć megaherców 9. Daje to nam bardzo dokładny obraz. Do badania macicy początkowo dobrze jest używać 7,5 MHz. Bardzo ważną funkcją dla każdego, kto zajmuje się inseminacją, jest funkcja pomiaru pęcherzyka. Dzięki temu możemy dopasować odpowiednio krycie, odpowiedni czas krycia. Dla mnie bardzo praktyczną funkcją aparatu iScan 2 jest Lucid, który daje bardzo dokładny obraz. Jednak też powoduje spowolnienie obrazu. Dlatego wiem od lekarzy, którzy ze mną pracują, że nie zawsze ta funkcja jest lubiana. Pamiętajcie, żeby po każdym badaniu umyć dokładnie sondę pod letnią wodą. Nigdy nie wolno myć pod gorącą wodą, dlatego że można spowodować uszkodzenie sondy. Pamiętajcie również, że po umyciu i wysuszeniu sondy należy ją również zdezynfekować, po to, żeby nie przenosić różnych patogenów z jednej obory na drugą. Mam nadzieję, że przekonałem Was do używania aparatu USG oraz dałem na tyle praktyczne rady dla początkujących, że ten stres, początkowy stres w używaniu aparatu USG będzie na pewno u Was mniejszy. Pozdrawiam Was serdecznie.